Słonica Kalpana i jej przyjaciółka Holly rozpoczynają kolejny spokojny dzień. Kalpana odmówiła wejścia do basenu. Nie chce tego zrobić. Boi się czegoś. Aja, come on. What she needs is to be able to get. Musi koniecznie odciążyć swoje stawy. What about a banana? A może banana? Tutaj są. Proszę. Bardzo bym się ucieszył, gdyby weszła do wody przynajmniej na godzinę. To by jej przyniosło ogromną ulgę. Mam buraczka. Wiesz, co masz robić. Śmiało. There you go. Come on. Come on, don't be. Oh my goodness. Może sprowadzić Holly. Jest szansa, że z nią by się tak nie bała. To dobry pomysł. Sprowadźcie Holly. Możliwe, że Kalpana wejdzie do basenu z przyjaciółką. Zaprzyjaźniły się. Możliwe, że obecność przyjaciółki doda jej pewności siebie. Wspaniale. You're so good. One more step. Jeszcze krok. Oh, yes, yes, yes. We're doing way better than last time. Jest lepiej niż poprzednio. This gives me a lot of hope now that she's like. Już wszystkimi stopami weszła do wody. To duży postęp. Przyprowadzimy też Holly. Pobawią się i zażyją ruchu. They'll play and she'll get some good exercise as well. Okay, she's in. That's your. Twoja przyjaciółka przyszła. There you go. Pięknie. Jak ładnie. Cieszy się, że są tu we dwie. Nie chciała wejść. Teraz jest zachwycona. Mamy zabawki dla słoni. Jaka szczęśliwa. Jest zanurzona i może odciążyć chory staw. Martwiliśmy się tym od paru dni, więc teraz nam ulżyło. Słonica jest radośniejsza. Co ona robi? There we go. Holly. Kalpana wyszła, poprosiła Holly, żeby poszła za nią. Ale ta nie była gotowa, więc Kalpana musiała wrócić. Bałam się, że nie wejdą. A teraz nie chcą wyjść. Zabawne. Dobry początek. Mam nadzieję, że Kalpana odżyje fizycznie i psychicznie.